Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Jade Empire. Tak, że mieliśmy tutaj coś pomóc jakiemuś dzieciakowi chyba, tak mi się przynajmniej wydaje. Jednakowoż... Jak ja mam to zrobić? Otóż, mam ponoć iść do jakiejś krypty, pomóc dzieciakowi, tylko jak to zrobić? No, muszę chyba dotrzeć na miejsce, wykraść artefakt, albo zapieprzyć pracodawcę. Obie opcje w sumie wydają się dosyć ciekawe i pożyteczne i fajne. Także no w sumie czemu? Nie miałem tej rozmowy, seriously? Czemu? To było już! Koniec! No dobra. Czyli jednak tak myślałem, że to będzie związane z questem i jest związane z questem. I'll sneak in and open the door from the inside. Dawaj, działaj. Tylko żeby cię tam co nie zabiło przypadkiem, bo to lipa być. There. The ghosts are just beyond the door. They haven't noticed me yet. Yet. I was just thinking the same thing. I don't want to get any closer to those things. Dobra. The artifact is supposed to be in the room at the end of the tomb. Once you're there, I'll catch up with you. Dobra. Stój tutaj, dziewczynko. Ja tu porozpieprzam parę nieprzyjemnych stworzeń. Tam jest jeden. Ty. Działa na nich miecz? Faktycznie, bo to materialne jest, to nie jest duch. To w takim razie by miało sens. Ma sens. No dobra. Niech będzie. No, nie dotknąłem go. Trudno. Bam! Na razie. To co, to tyle? A, miałem ci ten artefakt przynieść. Dobra. To by było... Na razie tyle. Cześć. Zastanawiam się, dlaczego na pierwszy rzut oka mogę... Znaczy, dlaczego tak mogę wcześniej z nimi pogadać? To tutaj jest taka opcja jak gadanie z tymi mumiami? O, ty wicher, ty dobry jesteś, przełamujesz gardę. Szkoda tylko, że robisz to beze mnie i... Ja bym chciał powalczyć, ale wicher jest dobry, naprawdę Wiesiek potrafi pieprznąć odpowiednio mocno i jest... Faktycznie solidnym gościem, także jest ok. Spokojnie. Muszę się uleczyć. Ja nie wychodzę stąd, tylko muszę się uleczyć. Idziemy dalej. Spokojnie. Laska. Znaczy dziewczynko. Jeszcze nie laska, no bez przesady. Ja ci to znajdę, bo jak obiecałem ci, że to znajdę, to znajdę i ci przyniosę. Spokojnie. Nie denerwuj się. Ja jestem pałąk prawdziwy. O, fuck. To ci wyszło. Faktycznie to ci pałąk wyszło, no te unikanie. No ale on nie jest skupiony, bo trochę walczyłem mieczem i dlatego żniwo dusz. Co to kuźwa jest? Więcej punktów doświadczenia za zabijanie duchów. Wow. Ciekawe. Urok, klejnot jedności... To jest... Interesujące. To jest faktycznie interesujące. Więcej punktów doświadczenia. Mógłbym w sumie... Od ludzkich przeciwników. Na razie to założę. I to. Bo to jest doświadczenie za zabijanie duchów. A no ja póki co... Tamte drugie jest za... Ludzkich przeciwników, nie? Że więcej się dostaje po prostu... zdrowia. Złota. No, a że teraz ludzkich przeciwników prawie, że nie mam, to luz. Cześć. O, to już co duchy. Spokojnie.
Your corpse will lie here with those of my subjects, and your spirit will feed my own. Taki pewny siebie jesteś, cholera? Szkoda, że cię rozczaruję. Czekaj. To może być ciekawe. Bardzo szybki jest ten styl, to mi się w nim podoba. Zobaczcie, przyparłem go do ściany i niewiele może ten duch zrobić. Pizgam go cały czas i praktycznie siedzi w jednym miejscu, nie może mnie zaatakować, bo ten styl jest taki szybki. Czemu po dwa razy mi się wciska atak? Kocham ten styl, jest taki szybki, jest taki dobry. Przesadzasz. Nie może być ciężej niż było. No mówiłem, że nie będzie ciężej niż było. Błyskotka wędrowca. Dobra, będziemy się pizgać mieczem póki mogę, czy... Panowie, dzień dobry, można prosić, żebym mogę tam przejść, czy nie? Chyba nie. Co to w ogóle jest, co ja dostałem? Ciało du... Nie! Panie. Z czym do ludzi? Czekaj, czemu on tak drepcze? Przez to, że ma życie takie średnie, czy jak? Nie wiem. To jest żaden problem pokonać mumię, jak pokonałem tego bossa. Te mumia to jest nic teraz w porównaniu z tym bossem. To co, mogę teraz dalej pójść? Czemu on tak? Ty jeszcze. No to chodź. O cholera! Takim trybem to on mnie załatwi szybko. Patrzcie, jaki ten atak, jaki ten styl jest szybki. No normalnie duch nie może nic zrobić, jak go zacznę pizgać, nie? Docisnę go do ściany i wycisnę jak syfa, no masakra! Znaczy masakra, to jest dobre, ten atak jest świetny dzięki temu, ty zobacz. Nie daję za wygraną. A nigdzie tutaj nie ma punktu uleczenia się. Czekaj, tam mam skupienie. Mogę do tego skupienia w sumie pójść. Czekaj. Czemu tu? A on przez to życie jest taki wolny, czy co? Nie wiem. Moment, bo tutaj jeszcze jakaś urna chyba jest. Jej nie otworzyłem. Dobrze, że się wróciłem w to miejsce. O, fuck. No to masz wyczucie. Wiesz, kiedy to zrobić. No dawaj, kapliczka skupienia. Dobra, skupienie max. Problem polega na tym, że jeszcze życie mam niewielkie. Tu może być problem. Ale raczej te mumie nie powinny mnie jakoś mocno zjechać, więc... Może to nawet przeżyje, kto wie. Dobra, pomóg dawaj. Szybciej. Zacznij coś robić, on tak wolno biegnie chyba dlatego, nie wiem. Pewnie przez to życie, no nieważne. Czekaj, tamtego najpierw dobrze by było zdjąć. You cannot compare.
Bam. Dobra, nie ten. Nie puścił gardy, jak ja go atakowałem. Bardzo dobrze. Patrzcie, on próbuje mnie zaatakować. Jak ja do niego dosiądę, to normalnie Inuros. W tym momencie ten styl jest lepszy od miecza, bo on jest o wiele, wiele szybszy. Patrzcie, jakie to jest szybkie. To jest praktycznie jedna, tak, no może nie jedna, kilka serii i koleś nie może się ruszyć nawet. To jest, ten styl jest idealny. Jeszcze gdyby ten miecz był jakoś szybszy, to już by było perfekto. No dobra. Przeżyłem to. To było niezłe wyzwanie dla mnie. Or maybe this writing doesn't make any sense. Conductor, cog, and a bit of iron. Don't play with the tiger. Whatever that means. Huh. Well, I'm glad it was useful to you. Thank you again for helping me. Purveyor Shuji is waiting, so I should be going. Goodbye. Nie mogę go jakoś zabić? Ustawienie tygrysa. No fajnie, że mam. Teraz czas się tutaj podleczyć trochę, bo to tragedia. Fajnie, fajnie, że gra nadal potrafi mi dopizgać tak, żebym musiał się żebym się zaczął pocić. Tutaj już musiałem kombinować, jak zrobić, żeby mnie nie pizgnęli, żeby mnie nie dotknęli, żeby wiecie, żeby żyć. Tak. Musiałem tutaj już kombinować i to jest fajne, że gra nadal potrafi mnie spizgać. To jest dobre. Nie mam takiego poczucia, że mój bohater jest wykokszony i nic mnie nie zabije i to jest dobre. Cesarz i zabójcy, forteca, srebrnego czempiona, zdobądź tytuł. Wiecie co? Idę na tą arenę. Cholera, nie to chciałem zrobić trochę. Co ja zrobiłem? Właściwie. Co? Ja kuźwa... Czy F9 to jest... Wiecie co to jest F9? F9 to jest wczytanie ostatniego save'a. Właśnie poświęciłem 15 minut na to, żeby teraz wczytać grę i to stracić. Czajcie opcję? Niezłe, nie? No, zaraz wracam. Muszę coś zniszczyć. Dobra, jestem z powrotem. Czekaj. Muszę sobie... O, FPS-y schować. Nie wiem, czy widzieliście te FPS-y. Dobra! Dobra. Idź spać. Dobra, dalej. Dobra, dzięki, fajnie za rekomendację. Gówno mi się przyda, ale fajnie, że mam. To teraz ciśniemy może z następną walką, co wydaje mi się, że całkiem niezłym pomysłem. Po prostu zrobimy sobie jeszcze tą złotą ligę. Chcę rozpizgać tego, jak to ten pustoszyciel, no to jakoś tam miał. Zobaczymy. Rozpizgamy go, bo mnie denerwują tacy, tak. On pewnie jest nadętym bubkiem, bo zawsze tacy są mistrzami. The Gold Division is the toughest series of fights in the Empire. Istnieje styl walki, którego zabroniono używać w turniejach 5 stuleci temu. Zmierzysz się z jednością Feniksa. Z czym? No dobra. O! No dobra, no dobra, dobra, zobaczmy. Something best discovered for yourself. Suffice it to say that if you stand against it, the battle will be memorable. Jasne, że się zgodzę, co za problem. Excellent. Follow me and we'll get you ready for your next. Dobra, dawaj go. Co to będzie? Ciekawie brzmi. The Phoenix Unity is among the rarest of styles. No one person has defeated it. Oj, tam pieprzysz głupoty. Ło, zatruty jestem! O ty cholero! A ponoć trucizny są zakazane. No. Proszę bardzo, tutaj. Panie. I co, muszę wyczaić, która jest prawdziwa, czy jak? Po jednym!
Cholera, jak ja nienawidzę. Ten styl walki mieczem jest wolny, jest sporo wolniejszy od tego skaczącego tygrysa i się nie mogę przyzwyczaić, bo w skaczącym tygrysie było tak, że robiłeś specjala, on trwał po dosłownie ułamek sekundy i praktycznie nie dało się go zatrzymać. Nie dało się. Tym prawym przyciskiem myszy, co masz, nie da się tego zatrzymać. Bo jest zbyt szybkie i zbyt takie elastyczne. A tu się da, niestety. Legend say that the Phoenix Unity style was banned from tournaments because it was unbeatable. But I've never put much stock in legends. That was exactly how I wanted your gold division matches to start. You need the people on your side before you can face the Ravager. Spokojnie, chłopie. Widziałeś tam moje umiejętności? Widziałeś. No to wiesz, jak to wygląda. W ogóle trzeba zmienić te klejnoty. I chyba mi jedna walka umknęła, albo dwie. Ta z golemami na pewno mi umknęła i nie wiem czemu. Poczekaj. Żniwo dusz miałem zdjąć. Szczęśliwą rękę miałem założyć. Nie wiem, czy to coś pomoże, no ale czemu nie? Zapisaliśmy grę? Chyba nie. No to zapiszemy. W razie czego? Nie wiem, czy zapisywałem. Zwalić. Okej. Okay. Dawaj, dawaj następną walkę. Something different, but I've had a request from the Sung Brothers. They said that there's been an affluence of the fates and a reemergence of the planets. I'm not quite sure what that means, but if they want to face you, then I have to honor their request. Besides, defeating them is important to your career. Co w nich takiego niesamowitego jest? No nie wiem. That any fighter who wishes to face the Ravager be able to defeat all three of the Sung Brothers. Then I know you won't be torn to shreds. Well, at least not before the gong stops ringing, at any rate. The brothers are ready if you are. Dawaj. Excellent. Trzech? Co to za problem? Rozpizgać. Speed. Might and magic will be needed to defeat trzech różnych, no ładnie. Jak to ma być sprawiedliwe? Dobra, najpierw maga trzeba rozpierdzielić, bo to mag jest najbardziej wpieniający zawsze. Daj go tutaj, czekaj. No i widzicie, i to jest takie kuźwa wolne. Ale znowu skaczącego tygrysa nie użyję, bo się nie nadaje do walki z wrogami ludzkimi. Oj, oj, ani razu mi się tego specjala chyba nie udało w tej walce wykorzystać, ani razu. I to... Jednak trochę mają pary w łapach, a to dlatego, że ja cały czas staram się tym specjalem uderzyć, no i to jest problem. Nie będę tym uderzał teraz. Będę odskakiwał. Three opponents at once, all of them exceptionally skilled. I thought no one could impasse them, but you have. Defeating their combined might has impressed the crowd immensely. Hmm? You pull in the egregious crowds, it's true, but I can't just break the rules and give you extra silver. Póki co ani razu mi się nie udało go przekonać. Dlaczego teraz miałoby mi się udać? No, cały czas będę próbował, bo może coś da. I am still accountable for my prizes. The winnings at this level are more than generous enough. Now that that's settled, what else can I do for you? Dobra. 1250, spoko, nieźle. Trzech wrogów. No i coraz trudniejsze są te walki, ale to dobrze. Będę się musiał bardziej starać. Aha. Dawaj. What? I want to give you a shot at the championship. I really do. I need to convince others, though. I'm going to hold an event so huge that it will rock the reaches of the Empire. The Imperial Engagement. The arena turns upon you. No może być ciekawe, ale trudne. You will be a man alone against a rushing wave of opponents, great and small. You must stand against them all, and when you do, your right to challenge the Ravager will be indisputable. Time to take you down a peg. I think it's going to be a fun challenge. You might even survive if you pace yourself.
You will be facing all the champions you have dealt with already and more. O, w dupę. No to będzie ciekawe. You will be the first. As I said, I need you to have the crowd's heart. Kylan does not want you to face the Ravager. I do. Ja mam być pierwszy. Skąd jest pewny, że ja to przeżyję? Wow. The concept is simple enough. If you can defeat your foe with exceptious electricity, then you have a moment to collect yourself. If you tarry, then you will be swamped. Krótko mówiąc, trzeba dosyć szybko ich rozpizgać, żeby ich się na dużo nie narobiło. To jest prawda. Are you ready for me to finish the arrangements? If so, if that's the decision you want to... To ja się muszę przygotować bardziej na tą walkę, bo jeżeli ma być taka sieka, to muszę naprawdę już teraz dosyć ostro tutaj zmienić pewne rzeczy. A mianowicie, to mi się nie przyda, złoty język, to mi się nie przyda i to może mi się przydać, więc to damy. Błyskotka wędrowca, ciało, duch, umysł, urok plus 5. Na razie to założymy, ale czy jeszcze mam tutaj ciało, duch, umysł, błyskotka wędrowca? Druga? Czekaj, gdzieś tu miałem jeszcze takie... Ciekawe, czy mam tutaj jakieś klejnoty takie dosyć ciekawe. Styl białego demona. Może kończyć styl walki wręcz, ale... To jest nadal bez sensu kupowanie tego. Dlaczego? Ponieważ to jest nowy styl i od nowa trzeba go ulepszać. A wiecie, dlaczego ja tego nie chcę kupować, bo już to tłumaczyłem. Umysł plus 10. Czekaj. Ciało, umysł, duch. Klejnot jedności mógłby być dobry. I chyba go kupię nawet. Tak. Kupujemy. 10 125. No drogie. Ale z drugiej strony nie mam na co i tak kasy wydawać, więc czemu nie? Dobra. Obrona przed wrażeniami. A, dobra. To zostaje. Jeszcze tak. Drugi klejnot jedności. Tu mamy plus 4, tu mamy plus 3. Tu mamy umysł minus 5, co prawda, ale nic chyba lepszego tutaj nie znajdę, z tego co patrzę. Tutaj urok, ciało, umysł. Ciało 6. Doskonały klejnot wojownika, ale tamto daje ciało plus 3 i duch plus 3. Ale to jeszcze umysł odejmuje, kurde. To może jednak by było dobre. Doskonały klejnot wojownika, bo to by mi HP-ków dodało. Dobra, to tak zrobimy, doskonały klejnot wojownika. Ja muszę mieć dużo życia, uwierzcie mi, że to się przyda. Umysł i duch. Tak jeszcze patrzę tutaj sobie ogólnie, czy... Zasmucona dusza. Jak to poważnie brzmi. Błyskotka wędrowca, no nie, to chyba już tyle. Trochę tego wszystkiego więcej mam teraz, niewiele, ale trochę. Dobra. Czas się zmierzyć z wszelkiego rodzaju tałatajstwem. Zaczynajmy! O, w dupę! To będzie ciekawe! I to będzie ciężkie! Coś czuję, że to będzie ciężkie. Aja! The Imperial engagement begins! An ogre begins the onslaught! Dobra. Akurat. Czyli mam czas na pokonanie wrogów. To jest dobre, że wszyscy się naraz nie rzucają. Kto teraz? Tu jakiś chłop. Jeszcze nie straciłem życia, jest nieźle. No co za śmieć! Kiedy puścił blok? Akurat wtedy, kiedy chciałem go zaatakować. Największe ciulstwo to jest. I straciłem mnóstwo życia na niego, to nie jest dobrze. To jest tragicznie, nawet bym powiedział. Dobra, chodź.
Dobra, o nie! O nie! Nie, nie przeżyję tej walki. Nie ma opcji. Zobacz. Już na tej cholernej żabie tyle straciłem. Dobra, chodź. Patrzcie! Ale sieka, zobaczcie co się dzieje. Masakra! For this battle, Sun Bull enters alone. His speed is unmatched. Dobra. Odnowiłem sobie życie, jakoś może to przeżyję. Jakoś. Teraz tych. Ty, to jeszcze oni tylko zostali, bo oni są ostatni chyba, nie? Dobra, ten będzie krótkodystansowo atakował, jeszcze da radę go przeżyć. Przeczekać, tak można powiedzieć. Bo wiecie, jeszcze ludzcy przeciwnicy to są do zniesienia. Ale jak przyjdzie mi na przykład walczyć z jakimś ogrem, czy znaczy z ogrem to może nie, ale z jakąś żabą, czy na przykład słoniem tym takim strażniczym, to dzieją się rzeczy po prostu niestworzone. Dobra, udało się. Ale było ciepło, było ciepło, naprawdę. To było dobre ze strony gry, to było dobre. You have just emerged the victor from a multitudinous concretion of raw fighting talent. Dobrze, że wszystkich naraz nie wypuścili. The crowd loves you. And you have proven yourself enough in my eyes. No other fighter stands a chance against the Ravager. But you must think of your safety. The Ravager strikes with such power that even the wards of this arena may not be enough to save you. Nie pieprz, tylko będziemy się napieprzać. No. No one knows. His strength is almost inhuman. But we are sure he is no demon. Your match could end in death. It almost happened when Sung Boo faced him alone, and he was the last opponent to tackle the champion alone. The Ravager grows more fierce with each fight, as if time were making him stronger. If you face him, we may not be able to end the match in time. Nadal to będzie tylko jeden wróg, a nie na przykład kilkunastu, czy coś takiego. Z jednym wrogiem zawsze się łatwiej walczy. Dobra. Ło, w dupę, to będzie ciekawe. I na razie zostawiam te klejnoty takie, jakie są, bo doładowanie porządne ciała i ogólnie mi się przyda w tej walce. Jedziemy. You know, the Ravager is next. He's always ready. I'm always ready too. Czemu on ma takie straszne... Czemu on ma takie straszne przezwisko? Kim on jest? Kim on jest? Jak on wygląda? Ale go spizgam na pewno, ale jak on wygląda? I czemu on spustoszyciel taki? Skąd on ma tyle siły? Dawaj! Ja mogę umrzeć w tej pojedynku, ale poprzedni pojedynek też był trudny. I był chyba trudniejszy niż ten, zaraz zobaczmy. Dawaj, ty kutasie! Kim ty właściwie jesteś? A, tak wyglądasz. No, muszę powiedzieć, że spodziewałem się jakiegoś wielkiego typa w zbroi, ale możesz być, możesz być. Halt! This fight will not happen. This fighter is not worthy of facing a true imperial champion. The Ravager will not waste time with one so new to the ring. One must face the test of time to even challenge the Imperial Champion. Chcesz wryja? Daj mi go, zasłużyłem na tę walkę, rozpizgać go chcę. Good people, I do this for you. Would you have an unproven whelp as your champion? As the Empire. Widziałeś poprzednią walkę? To była walka nowicjusza? Phoenix, Phoenix. You have spoken, and I have heard. Your will be done. I give you the Ravager.
Witaj, towarzyszu, przyjacielu, co tam? O, jaki on silny! Faktycznie, trochę ma pary w tych łapach. Nie, 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 demon, nie, nie, nie. Pa, nie robi sobie nic z tego, że ja go pizgam. To nie jest człowiek! Dobra, walka z nim to jest... od doskok i odskok. Dobra, masz healing. No co za to? To jest gnój, on stosuje moją strategię, czyli przyciska mnie do rogu. Silny jest, silny, naprawdę, ten jest silny. Dobra, chodź. Chłystku, podejdziesz tu i się będziemy pizgać? Denerwuje mnie. On już nie jest ciężki, tylko jest spieniający. Jak on mnie denerwuje. No, nareszcie. Ile można? If you have even the tiniest bit of sense, Whirlwind, you'll realize that you should thank me. What have you done to my brother? Your brother was a useful tool. After you cut him down while he defended me, I decided it would be too much bother to let him go. In the process, I saved you from charges of fratricide. And so the Ravager was born. The perfect, unquestioning enforcer of my will. And I owe it all to you, Whirlwind. I should kill you here and now, but first... Zabić brata dwa razy to taka lipa trochę, nie? Done nothing. I still took your brother. And I took him back and repaid the favor. You will not be champion. This is my arena. I invoke the right of challenge. As an ex-champion, I will return and stake my claim upon this place. Tradition supports my right to this. Muszę. Hasn't been used in hundreds of years. Very well. You need not accept the precedents and traditions that make this empire great, Kwee. Instead, accept that my men will kill you if you dare contradict me again. So, stripling, what do you say? Are you prepared to suffer at my hands, or will you walk away and die the tenfold deaths of the coward? No, you are not the current champion, Serpent. My brother was, and now my friend is. All you are, magician, is mine. Allow me to accept his challenge on your behalf, Master. I will not fail you, and I know my brother's spirit will be satisfied if I take this chance. Never. I will not allow a substitution of this sort. Ale poczekaj. Koleś. Prawo tradycji, tak? Kiedy ostatnio to prawo było używane? Setki lat temu. Że się tak podsumuję, jak myślisz? Czy prawo, które zostało ustanowione ileś setek lat temu, ma sens? Podpowiem ci. Nie. Nie. Raczej w większości przypadków nie ma sensu. Z dużym prawdopodobieństwem jestem w stanie powiedzieć, że w tym momencie też nie ma prawa.
takiego, bo to już wygasło, jakby nie ma sensu. Nie używano go od setek lat, więc nie działa. Nie powinno działać, nie ma sensu, żeby działało. Mam nadzieję, że czarny wicher faktycznie jest dobry, wystarczająco dobry, żeby jego rozpizgać. Jeżeli przegra, to przegra po raz drugi, jak ja go dorwę. Ma to wygrać, ja odpocznę. Nie będę się pizgał z jakimś schłystkiem, bo nie mam w tym celu. Jestem mistrzem areny i tyle. Taki był układ? Taki był układ. Nie ma żadnych zmian, ja to pierdzielę. Pierdzielę taką robotę, zobaczymy. Zdarzały się tu inne zabstępstwa, Kajlanie moje nie będzie pierwszym, racja. Racja? Były? Były. Nie zawsze sprawiedliwe. They do have the right, Serpent. You substituted the demon in place of one of your guild men. You set the precedent yourself. Damn you all. Fine. I will fight the shaved bear. It will be a pleasure. Speak with Kui when you're ready. Until then, I will prepare. Mam nadzieję, że to był dobry wybór. Spojrzałem się, bo stopar mi się rozładowuje. Ex-fighter in a mask for a champion all this time. Do you know how many rules and regulations that breaks? It's a mockery of the entire arena, and Kylan and his thugs are to blame. But you can stop him. I need you to see this through to the end. I need that man stopped before he destroys a thousand years of gratification. Dobra. Things are interesting right now. Be as careful walking the streets as you are in the ring. I don't think Kylan is pleased with your progress. Zemsta Tanga. Co żem kurna zdobył? LOL! O! Ja jestem święty. O, w dupę. Widzisz to? Widzisz to? Jestem święty. Wszystko w życie. Nie bawię się. 17. Dobra. Co my tutaj mamy? Szybkość zwykłego ataku, a tu mam już szybkość ulepszoną? Tak! Mniej skupienia, ulepszymy może to do końca. Cudownego uderzenia chi. 10, 6, nie starczy mi na wszystko. To rozdamy dwa razy, punkty stylów jeszcze 7 mi zostało. No co mogę to rozdać dalej? A niech będzie. Rozdam na te rzeczy, których po prostu używam, bo niczego innego nie używam, jeżeli używam tylko z ciekawości, żeby zobaczyć, jak to działa, więc po prostu. Wiecie co, w tym miejscu kończymy odcinek. Wiem, że to jest najciekawszy moment, żeby kontynuować, ale czas! Popatrzcie na czas odcinka. Ja teraz zastopuję nagrywanie i będę grał dalej, bo jestem zbyt ciekawy, co się będzie dalej działo, ale... Czekajcie, ty się modlisz? On się modli. On jest święty. Faktycznie, zobaczcie na jego obrazek. On jest wcielonym dobrem. To jest fajne. Ale to fajnie wygląda. To mi się podoba. Okej, okay, więc tak. Ja kończymy w tym miejscu odcinek. Nie ja kończymy, tylko kończymy w tym miejscu odcinek. W następnym odcinku dowiemy się, co będzie dalej. Nie spodziewałem się, że będę z martwym typem gadał w masce, ale jest dosyć interesująco. Teraz to on zaczyna wyjść, skupiać chi. Jak stoi. Taki, wiecie, ninja. Ukrytego wioska liścia. Taka opcja, no ale nieważne. Kto kumaty, ten kumaty. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam was na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i na razie.